Yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming, a dzisiaj pokażę wam, jak sterować lokomotywą elektryczną w maszynie. Lokomotywą elektryczną EP05 w maszynie. Więc tak, wchodzimy do środka przyciskiem F4. Ustawiamy sławnik kierunkowy na pozycję do przodu, wciskamy przycisk D. A następnie wciskamy J, aby włączyć baterię i kasujemy czuwak spacją. Załączamy radio przyciskiem Ctrl-R. A następnie podnosimy pantograf i wciskając Shift-P 3 razy. 2 razy trzeba wcisnąć. Wciskamy N. A następnie M, aby włączyć wyłącznik szybki. Wciskamy X, aby złączyć przetwornicę. A następnie czekamy kilka sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i włączamy sprężarkę. Włączamy światła przyciskami Y, U, I. I wciskamy Delete na numpadzie. Potrzebujemy na numpadzie 4. I... 6. Następnie tak tutaj sobie hamujemy kanał radia na 3, ustawiając jak tu jest. Kanał radia mamy w rozkładzie jazdy. Losujemy dodatkowy hamulec. O. Zamykanie drzwi w pociągach IC. O! Jedziemy! Tak! Uwaga! Jedziemy! Na 5 tam sobie. Jedziemy. Jedziemy. To wciskam Shift P. Teraz. Mamy jeden z pantografów. O. Dobra, F1 sobie wciskam. Wywaliło nadmiar. Dobra, wciskamy N, aby... A czuwak... Thank you.
Super skład Regiopol! Uwaga, EP05 dodajesz. Dza. Cześć, on nadjeżdża! Nare, siema! Dobra, więc hamujemy. Uwaga, hamowanie. Sobie jeszcze. Rozpoczynamy sobie M-kowe hamowanie przez M-5. Wstępne hamowanie, EP05. Hamowanie EP05. Tak jedziemy sobie SHP. Hamujemy do prędkości 40 na godzinę. Peronu. To musicie ten oglądać przyciskiem numer 7, a ma zespony na pozycję z przyciskiem numer 6. Jedziemy i możecie jechać. Teraz zostałem na dwa. Robimy, no jedziemy. Thank you.
Jedziemy, widzowie. Ała. Czy mnie ręka rozbolała. Dobra. No to więc, na rado, do zobaczenia, cześć, 10, cześć, pa, pa.